Aerodynamika to dział fizyki badający m.in. sposób przepływu powietrza wokół przedmiotów. W transporcie ciężarowym aerodynamika pojazdu ma bardzo duży wpływ na wielkość spalania. Szacuje się, że samochody ciężarowe zużywają nawet do 40% spalanego paliwa wyłącznie na pokonanie oporów przepływu powietrza. Gdyby zestawy były idealnie aerodynamiczne, spalałyby prawie o połowę mniej. To pokazuje, jaki potencjał oszczędności tkwi w samym kształcie samochodu, którym się poruszamy. O ile idealnie aerodynamiczne pojazdy pozostają aktualnie w fazie projektów, to jednak samodzielnie w krótkim czasie możemy dostosować zestaw tak, aby był bardziej aerodynamiczny i spalał mniej. Prawidłowe zamontowanie kompletu aerodynamicznego, czyli spoilera dachowego, osłon bocznych i osłon międzyosiowych, pomoże zaoszczędzić nawet 10% paliwa. Instalując te elementy, trzeba koniecznie uwzględnić wielkość i kształt naczepy. Z kolei najnowszy amerykański wynalazek, czyli osłony na koła, zmniejszają spalanie o około 3%. Warto też wiedzieć, że niektóre elementy dodatkowo montowane w zestawie mogą zwiększać spalanie. Kilkaset złotych miesięcznie można zaoszczędzić, zdejmując w samochodach osłonę przeciwsłoneczną. Długotrwała jazda z otwartymi oknami zwiększa spalanie. To tak, jakbyśmy co miesiąc wyrzucali przez okno nowy telefon komórkowy. Również większość ozdób zewnętrznych, takich jak orurowanie czy dodatkowe lampy, to wzrost spalania o kilka procent. Stosując się do wspomnianych przez nas porad, znacznie poprawisz aerodynamikę pojazdów w swojej firmie, zaoszczędzisz sporą sumę pieniędzy, pomożesz środowisku.